Panie trenerze, kolejna duża impreza w Żarach, Mistrzostwa Polski Seniorek, no i z mocnym akcentem żarskim. No tak, zdobyliśmy, cztery zawodniczki wystartowały, zdobyliśmy trzy medale, jeden brązowy, dwa złote, no super sprawa, po Igrzyskach Olimpijskich, no, startowały wszystkie najlepsze zawodniczki w kraju, tutaj na Mistrzostwach Polski. Trzeba przyznać, że specjalnie jakby nie przygotowywały się do tych Mistrzostw Polski, bo Iwona wiadomo, wróciła niedawno z Igrzysk, Daria wróciła z Mistrzostw Świata, gdzie zdobyła brąz, no można powiedzieć, że zbiegł. Ale wszystkie zawodniczki szanowały te Mistrzostwa Polski, bo Iwona zrobiła wagę, Michali zrobiła wagę, Daria Osowska zrobiła wagę, także wszystkie zawodniczki wartościowe poszły w tych kategoriach swoich, które walczą całe życie, nie? Niesamowita forma i sportowa Darii Osowskiej. No jest to się, no po prostu jest to talent. Ona jeszcze nie jest wyeksponowana, nie? Ona po prostu jest w najlepszym wieku 20 lat teraz i myślę, że do Rio powinna brać wszystko to, co jest po drodze. Warto wspomnieć też również o Dominice Osowskiej, która w ostatniej chwili zdecydowała się wystartować w tych mistrzostwach, no i to była medal. No przekonałem ją do tego, jeszcze tak się wahała stanąć, walczyć czy nie. Mówię, stanie sobie, nic głowy nie urwie. No i mówię, stacie zawsze z juniorkami wygrać, z juniorkami możesz przegrać, ale o brąz można powalczyć. I tak się stało. Wywalczyła brąz. Jest to trzecia zawodniczka w Polsce, no brązowy medal. Super. Przed nami kolejna duża impreza, bo w Żarach w październiku będzie odbywał się Puchar Polski. Tak, Puchar Polski, ale to już to nie jest ta ranga, co Mistrzostwa Polski. Za tydzień jadą do Baku na Puchar Świata, Iwona jedzie. Reszta dziewczyn jedzie na Mistrzostwa Świata, za dwa tygodnie do Kanady, ale Iwona już odpuszcza Mistrzostwa Świata. Nie? Także sezon kobiety dziś w tym roku zleciły super, no, naszego klubu. Nie?